Witam serdecznie Państwa. Patrzę na ten portret Ojca Świętego i sobie tak uświadamiam, że on był kolegą mojego ojca. Mój ojciec go odwiedzał jako porucznik Wojska Polskiego. On był też porucznikiem i dużo rozmawiali. Potem mi opowiadał, jak został wybrany biskupem ksiądz Karol Wojtyła i opowiadał mi właściwie o tych spotkaniach z Ojcem Świętym. Z kolei mój wujek, kapitan Wojska Polskiego, który umarł parę lat temu, mając 92 lata, pracował z Karolem Wojtyłą, robotnikiem w kamieniołomie na Zakrzówku. W ten czas jeszcze ulica Praska, w której ja mieszkałem, nazywała się ulica Osiedle Legionowe. To była ulica przeznaczona dla bohaterów wojny bolszewickiej pod Razyminem. I tam od marszałka Piłsudskiego oficerowie dostawali działki. Ja mieszkam właśnie na takiej działce, która była przydzielona przez marszałka za wojnę bolszewicką. Także to jest taka dla mnie, właściwie można powiedzieć, relikwia zostawiona po wielkim, wspaniałym marszałku Piłsudskim. I tak sobie przypominam właściwie te prawie 43 lata, gdzie tak bardzo blisko towarzyszyłem świętemu Janowi Pawłowi II, gdzie go portretowałem, gdzie latałem z nim w samolocie, często siedziałem przy nim, na przykład kiedyś po Górze Nebo chciałem sfotografować jego oczy, jak on przeżył ten krzew gorący na pustyni. I w ten czas, kiedy albo ksiądz Dziwisz, albo Arturo mnie zbudził, bo sobie zaspałem w samolocie i mówi: chodź do papieża. I patrzę, kardynałowie sobie śpią, ochrona śpi, otwieram sobie takie trzy zaczaski i widzę po lewej stronie przy pierwszym oknie siedzi Ojciec Święty. Właściwie tam był tylko ksiądz Dziwisz i nikt więcej. I tak uklęknąłem, żeby być naprzeciwko twarzy Ojca Świętego, ale widziałem, miał przed sobą taką górę książek i widziałem, że był tak jakoś pochłonięty tekstem, że mnie po prostu nie widział. I mówię do księdza Dziwisza: chciałem sfotografować oczy Ojca Świętego po Górze Nebo. A on mówi: no to niech mu Pan powie. I w ten czas Ojciec Święty, jest takie zdjęcie publikowane zresztą przez Białego Kruka, gdzie tak jest takim uśmiechem, z taką serdecznością zrobił taki do mnie gest, bo on wiedział, że ja nieraz czekam na taki gest, nieraz taki gest robił w ułamku sekundy, jak to było na przykład w Tatrach, kiedy byłem z nim w Tatrach w czerwcu, jeszcze Tatry były w czerwcu ośnieżone. I w ten czas, kiedy ksiądz Dziwisz, ja byłem jakieś 20 metrów od papieża i ksiądz Dziwisz mnie wziął za rękę i mówi: proszę iść do papieża nad skarpę, jak on się tam modlił i kontemplował ten cały wspaniały pejzaż. Jak mnie zobaczył, to wziął laseczkę i zaczął pokazywać wierchy Tatr i mówił: to jest taki wierch, to jest taki wierch, to jest taki. No to było dla mnie jakieś coś niesamowitego, że ja mogłem właściwie utrwalać to piękno, które on czuł. I to było dla mnie ważne. Zresztą w wielu listach, które do mnie pisał osobiście, może tylko dwa listy były od asesora, czy jeden od księdza Dziwisza, wszystkie były podpisane per drogi do mnie. I to były właśnie takie krótkie recenzyjki moich właściwie
ogromnej ilości moich książek, albumów, bo wydałem ich od Nowego Jorku, Paryża, Włoch ze 150. I reagował przede wszystkim na to, co ja wydawałem w Białym Kruku. Tylko do jednej książki mi powiedział właściwie, nie było żadnej nigdy jakiegoś żalu czy cenzury. Powiedział mi, troszkę w nekropoliach królewskich za mało jest katedry wawelskiej. Ja przyznałem, no Ojciec Święty kocha katedrę wawelską. Zresztą mi kiedyś napisał przepiękny list właśnie poprzez moje zdjęcia, jak wędrował po katedrze wawelskiej, jak każde te miejsce historyczne było dla niego takim uduchowieniem go. I muszę powiedzieć, że 91 rok, bo chcę skończyć, Ojciec Święty nas upominał, dokąd wy Polacy idziecie. I nie przypuszczałem, że po tych wyborach, ja jestem człowiekiem związanym z kulturą, z książką, z publikacjami, z malarstwem, rzeźbą, że Ministerstwo Kultury i Sztuki obejmą tacy ludzie jak w ponurych czasach stalinowskich, jak osobnica, która się nazywa wiceministrem kultury i sztuki, wkraczała do kościołów, przerywała msze święte, robiła awantury, przyczyniała się do obcinania krzyży, przyczyniała się do czegoś najgorszego. Zresztą widzieliśmy niedawno, jak miała tutaj napisane, że kocha aborcję, że właściwie aborcja powinna być wprowadzona na całym świecie. Czy usunięcie pierwszej pani kurator, czy usunięcie wspaniałych dyrektorów, którzy jeszcze byli w placówkach kulturalnych. To mi się po prostu nie mieści w głowie. Teraz się dowiedziałem, że ci ludzie, którzy rządzili kulturą, właściwie niszczeniem kultury, teraz będą posłami w Unii Europejskiej.